Cześć, witajcie. Dziś przeglądałem internet i na oficjalnej stronie UEFY znalazłem bardzo ciekawą aplikację, która się nazywa Fantazy Euro 2016 i na pewno wielu osobom się ona bardzo spodoba. Link do niej będziecie mieć oczywiście w opisie tego filmika. Także zapraszam was, żebyście i wy spróbowali w tej zabawie swoich sił. Tylko niestety musicie się pośpieszyć, bo udział wziąć można tylko do dzisiaj do godziny 21 także musicie się pośpieszyć e, tak w skrócie w tej zabawie chodzi o to żeby wybrać swoją drużynę marzeń na euro 2016 no i słuchajcie punkty tutaj będziecie zdobywać m.in. za to że w, oczywiście w prawdziwym meczu dany piłkarz strzeli gola albo będzie miał asystę albo jego drużyna wygra itp TD myślę że wiecie o co chodzi żeby wziąć udział, najpierw musicie się na tej stronie zarejestrować. A więc tutaj na górze naciskacie login i później register. E, możecie się zarejestrować za pomocą poczty albo na przykład Facebooka. Ok, i teraz klikacie w Fantasy 16 albo w ten link, który dałem wam w opisie tego filmika. E, no i create e, team, żeby stworzyć własny zesp zespół na euro. Mamy budżet 100 milionów wirtualnych euro i musimy kupić za to 15 piłkarzy, 11 podstawowych i 4 rezerwowych, a więc dwóch bramkarzy, 5 obrońców, 5 pomocników i 3 napastników. Też trzeba pamiętać, że z jednego państwa można wziąć maksymalnie 3 piłkarzy. Także teraz zrobię sobie swoją własną drużynę. I zacznę ją robić od bramki. I tu myślę, że wybiorę Manuela Neuera. Kosztuje 6 milionów, ale jest to jednak jeden z najlepszych golkiperów na świecie. No wiadomo, solidna niemiecka def defensywa. Teraz weźmiemy sobie drugiego bramkarza. To będzie taki rezerwowy, czyli musi być jak najtańszy. Tu mamy m.in. Boruca, ale on raczej na euro nie pogra, więc... A na przykład wezmę sobie tego ze Słowacji, koz kozacika. Dobra, teraz czas na obronę. Na pewno wezmę sobie kogoś z drużyny gospodarza, więc z Francji. Niech to będzie na przykład kościelny. Weźmiemy sobie teraz kogoś z Niemiec. No tu jest między innymi Boateng, ale myślę, że wezmę sobie Hektora, bo jest on tańszy. Też wezmę sobie jakiegoś Anglika, bo według mnie Anglia może na tym euro e, dosyć daleko dojść i e, niech tu będzie na przykład Kyle Walker, bo jest całkiem tani, ale trochę ryzykuje, bo nie wiem czy będzie on grał w podstawowym składzie. E, wezmę sobie jeszcze jakiegoś Hiszpana, e, no i proszę Alba 7 milionów, no to jest dosyć drogi, e, no to wezmę sobie na przykład Bailina. Bo jest on całkiem tani, ale też nie wiadomo, czy będzie grał w podstawowym składzie. No to mamy już czterech obrońców. Piątego wybiorę zaraz, ale najpierw pomoc. Tutaj wezmę sobie takiego piłkarza jak Paul Pogba. Jest to piłkarz, który jest w naprawdę niesamowitej formie i może on być absolutnie gwiazdą tego euro. Dalej wezmę sobie takiego piłkarza z Anglii, co się nazywa. Daily Ali, młody, bardzo perspektywiczny piłkarz, może on być odkryciem tego euro, także absolutnie w mojej drużynie się on znajdzie. E, dalej z Niemiec weźmiemy sobie mm, Azila, piłkarz, który gwarantuje e, zdobywanie dużo asyst. Ok, na razie wezmę sobie napastników e, Ronaldo i Lewandowskiego z chęcią bym wziął do drużyny. Ale są oni niestety trochę za drodzy, a wolałbym kogoś tańszego. I tu myślę, że wezmę sobie Antuana Grizmana z Francji, a więc gospodarza. Drugiego napastnika, wezmę sobie z Anglii, i będzie to albo Wardi, albo Kane. Obydwaj są naprawdę dobrej formie. Wardy jest tańszy, ale myślę, że wezmę sobie do jedynastki Kane'a, który. Według mnie może być nawet królem szczelców tego euro. E, dobra, weźmiemy sobie teraz kolejnego pomocnika i będzie to De Bruyne z Belgii. Tylko, że jest taki problem, że on jest trochę drogi, bo 10 milionów kosztuje. E, czas na ostatniego napastnika, a tym będzie Zlatan Ibrahimowicz. Jest on naprawdę dosyć drogi, ale mam nadzieję, że trochę goli on szczeli. Zwłaszcza, że Szwecja pierwszy mecz gra z Irlandią, no a jak się na nim zawiodę, to najwyżej w kolejnej kolejce go wymienię, bo tu muszę Wam też powiedzieć, że po każdej kolejce można wymienić jednego piłkarza, także zostały mi dwa wolne miejsca, najpierw obrońca, no to myślę, że wezmę sobie z Polski na przykład Jędrzejczyka. No, i zostało mi tylko pół miliona, a, mo a muszę kupić jeszcze jednego piłkarza. E no to może tego de Bruyne jednak wywalę, bo jest on jednak drogi, a Belgia pierwszy mecz gra z Włochami, także może być naprawdę ciężko. E w zamian wezmę sobie piłkarza z Niemiec. E to niego Krosa. On kosztuje 7 milionów, także akurat. E tylko czemu ja go nie mogę dodać? Aha, już wiem. Mam już w drużynie trzech Niemców, no to jednego muszę wywalić. I wiecie co? Chyba wywalę Noiera, bo jest on jednak drogi jak na bramkarza, więc wezmę sobie jakiegoś tańszego. E, I chyba wezmę sobie tego Rui Patricio z Portugalii, bo jest on e, o milion tańszy. I z tego co wiem, jest on podstawowym bramkarzem Portugalii. E, no i teraz sobie... Mogę wziąć tego krosa. No i zostało mi 4,5 miliona, a muszę kupić jeszcze jednego pomocnika na rezerwę. Eee, zobaczę sobie na przykład Polaków. No i proszę, Bartek, kapustka, akurat jest za 4,5 miliona. No to go biorę. Ok, kompletowanie drużyny zakończone. Eee, teraz trzeba wybrać formację. No, i wybiorę sobie chyba tą formację 3-4-3, a więc z trzema napastnikami. Jeszcze tylko Patricio włożę do bramki. No, i tak wygląda moja jednostka w bramce: Patricio, w obronie kościelny Hector Walker, w pomocy Pogba, Ali, Ezil i Cross, w ataku: Griezmann, Kane i Ibrahimowicz. E, a więc trzech Niemców, trzech Francuzów i trzech Anglików, no może trochę ryzykuje, ale według mnie te drużyny najdalej dojdą na tym Euro. E, na rezerwie mamy Kozacika, Beirina, Jędrzejczyka i Kapustkę. E, no i został nam do wyboru kapitan, czyli piłkarz, którego punkty liczą się podwójnie, a będzie nim Antoine Griezmann. Francja gra pierwszy mecz z Rumunią, więc myślę, że coś on w tym meczu szczeli. Teraz ostatnim już krokiem jest nazwać swoją drużynę i ja ją nazwę. A niech będzie na przykład drużyna Adriana. Kraj oczywiście Polska. Akceptuj. No i confirm team. No i jak widzicie, congratulation, moja drużyna została już zgłoszona do rozgrywek. No, i pasowałoby teraz zrobić jakąś ligę dla moich widzów, także nazwę ją na przykład Liga Adriana, i tutaj mam dla Was taki konkurs. Osoba, która wygra tą ligę, no to dostanie ode mnie jakąś nagrodę. Myślę, że coś tam na pewno fajnego wymyślę. O, widzicie? Tutaj macie kod do tej ligi, więc go Wam podświetlę, ale też oczywiście będziecie go mieć napisane w opisie tego filmika. No i jak już założycie swoją drużynę, to naciskacie przycisk Join a League, wpisujecie ten kod, no i już jesteście jej członkami. Dla najlepszej osoby będzie jakaś fajna nagroda, tylko musicie się pośpieszyć, bo macie czas tylko do 21.00. Także nie będę Was już dłużej tutaj trzymał. Zapraszam Was do zrobienia własnej drużyny. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Cześć.